stała i ta sama misja, pokazywanie wszystkim, że kobiety są kreatywne, twórcze, mają wiele możliwości. Pokazywanie przykładów dla innych kobiet, że można działać nawet nie mając wielkich środków materialnych, tylko spryt i mądrość nas przez życie prowadzi. Pokazywanie, że kobiety nie są pustakami, to jest dla mnie bardzo istotne i nie myślą tylko o tym, czy lok przełożyć na lewo czy na prawo i zrobić sobie piękną sweet focie. Są w większości to kobiety ciężko pracujące, kobiety twórcze, kobiety, które zdobywają rzeczy, które są nie do zdobycia, wydawałoby się, tak jak na przykład jedna z naszych bohaterek zdobyła największy grant finansowy w Europie, żeby kontynuować badania, które mają pomóc leczyć raka. Więc pokazujemy to po to, żeby wszyscy powiedzieli, no zobaczcie, jakie fantastyczne kobiety są dookoła nas. Często nie wiemy, że mieszkają drzwi obok. Myślę, że to w ogóle nie ta historia. Miasto Kobiet było programem społecznym, publicystycznym, w którym mówiliśmy o ważnych problemach społecznych dotyczących kobiet, rodziny, relacji. Tutaj pokazujemy sylwetki. Bohaterki są bohaterkami reportażu i to takiego w pełni tego słowa znaczenia. Taki program jak Miasto Kobiet powinien powrócić, bo w Polsce sprawy kobiet się kotłują, po prostu palą się, goreje świat dookoła. Uważam, że jest najwyższa pora, żeby Miasto Kobiet, jeśli mogę tak powiedzieć, wróciło, bo jest o czym pogadać. Bo to jest cały czas, mówię, reportaż o bohaterkach, a ja mówiłam o dużym programie na przykład rozrywkowym, no nie da się go teraz zrealizować i nie sądzę, żebym kiedykolwiek go zrealizowała, tak mówiąc szczerze. I cały czas mówię to bez żadnego żalu, po prostu robię takie rzeczy, które mnie naprawdę interesują, na przykład inspirujące kobiety. Patrzę na swoją przyszłość telewizji dobrze, nie inaczej. To, że nie zrobię wielkiego programu na przykład, nie oznacza, że nie będę robić takich programów, które mnie interesują, jak inspirujące kobiety. A poza tym na telewizji życie się nie kończy. Ja robię różne inne rzeczy w życiu. Bardzo staram się, żeby życie zawodowe, moje życie zawodowe było bardzo różnorodne, bo moim zdaniem to najbardziej rozwija i spełniam się gdzie indziej. Telewizja nie jest końcem mojego życia, tylko częścią mojego życia. Bardzo istotną, bardzo ważną, ale nie najważniejszą.